Na badania przesiewowe, typowo przesiewowe, można zgłosić się samodzielnie do placówek wykonujących tego typu badania, uczestniczących w programach badań przesiewowych, natomiast każdy może zgłosić się do pracowni endoskopowej ze skierowaniem od swojego lekarza pierwszego kontaktu. Nazywam się Michał Kazanowski, jestem chirurgiem, pracuję w Warszawskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Na co dzień zajmuję się leczeniem nowotworów oraz również ich profilaktyką. Profilaktyka nowotworów jelita grubego jest niesamowicie ważna. Po pierwsze z tego powodu, że mamy dedykowane badanie dla tego typu nowotworów, co nie jest rzeczą bardzo częstą, a po drugie daje bardzo wysoko, wysoki wskaźnik wykrywalności. Mówimy o badaniu kolonoskopii. Jest to badanie endoskopowe, inwazyjne, natomiast obecnie przy zastosowaniu dodatkowych leków, środków przeciwbólowych jest to badanie wykonywane w w zupełnym komforcie, zachowanym pełnego komfortu dla pacjenta. Jest to również, co ważne, badanie bardzo bezpieczne. Cechuje się wysoką czułością i swoistością do wykrywania różnych zmian. W przypadku nowotworów jelita grubego istotne jest to, żeby profilaktykę zacząć dużo wcześniej, przed wystąpieniem pierwszych objawów. Daje to po pierwsze szansę na wykrycie zmian tzw. przednowotworowych, które jesteśmy w stanie całkowicie usunąć w trakcie takiego badania, jak również wykrycia zmian w ich wczesnym stadium. Leczenie choroby nowotworowej w zaawansowaniu niskim jest korzystniejsze, wymaga dużo mniejszego nakładu z naszej strony niż leczenie choroby w stadiach już zaawansowanych. Podczas kolonoskopii jesteśmy w stanie również nowotwory w bardzo wczesnym stadium usunąć całkowicie bezpiecznie, radykalnie, co zapewnia pacjentowi duży komfort, ponieważ unika wtedy dużego zabiegu operacyjnego. Badania profilaktyczne w przypadku raka jelita grubego powinno się rozpocząć najpóźniej w 50. roku życia. W przypadku osób, 嗯，这、mm,。 Dodatkowym, doda pozytywnym wywiadem onkologicznym w rodzinie takie badania można rozpocząć już dużo wcześniej. Na badania przesiewowe, e, typowo przesiewowe, m, można zgłosić się samodzielnie do placówek wykonujących tego typu badania, uczestniczących w programach badań przesiewowych. Natomiast każdy może zgłosić się do pracowni endoskopowej ze skierowaniem od swojego lekarza pierwszego kontaktu. Do tej pory zgłaszalność się w naszym, e, naszej populacji wynosi około 3-5%. Ludzie się boją tego badania, przychodzą niechętnie, skrępowani dopiero w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Najczęściej jest to już za późno, żeby rozpocząć leczenie, dlatego zachęcamy do tego, żeby te badania jednak robić dużo wcześniej. Nie ma tutaj obawy o, o dolegliwości bólowe i jest to badanie bezpieczne, nie ma się naprawdę czego obawiać. Nie miej tego gdzieś. Zrób kolonoskopię, im wcześniej, tym lepiej.